Co sądzę o wypowiedzi Ziemkiewicza dotyczącej tego, że plótł pan głupoty, widź pod prąd schojecki? Ja bym wolał, że pan Ziemkiewicz jednak zajął się własną karierą, bo jest mądralą, która się zna na każdy temat, a jak miał startować w wyborach prezydenckich i pokazać klasę, to po prostu podwinął ogon i nie zdecydował się na start w wyborach prezydenckich. Także to jest taki specjalista od wszystkiego, który tak naprawdę tylko potrafi krytykować, a sam niczego w polityce nie zrobił. Mi to przypomina takiego grubasa sączącego piwko przed telewizorem, który bluzga piłkarzy, którzy według niego nie potrafią grać. To są tacy prawicowi pseudointelektualiści, fachowcy od wszystkiego, tylko nie od tego, żeby samemu pokazać wreszcie coś, klasę, jak należy rządzić. Takie warzechy, Ziemkiewicze, to jest właśnie ten kaliber, który uwodzi prawicowy elektorat. No, przedtem to robił Michalkiewicz, który wiadomo, do której bramki w końcu strzela. No, ale nie, pan Ziemkiewicz nie podał akurat głupot, które widź pod prąd tam z Pawłem Chojeckim wygadywaliśmy. I najbardziej mnie śmieszy to, że tacy wolnościowcy sprzyjający Konfederacji, jak Michalkiewicz, no Ziemkiewicz też chciałby tam wrócić, tylko tam trudno jest powtórnie się ochrzcić, jak to się mówi, do Konfederatów, uwiarygodnić się. Mają pretensje, że Paweł Chojecki założył kościół. No to tacy z nich wolnościowcy, widzicie. Zresztą pan Michalkiewicz też popełnił taki felieton, w którym utyskuje, że prezydent Żuk z Platformy Obywatelskiej poskąpił grosza fundacji, która była obsadzana personalnie przez kolegów pana Michalkiewicza. Czyli jak 500+ to źle, ale jak koledzy pana Michalkiewicza by dostali dofinansowanie do fundacji od Platformy, no to by było dobrze. Są hipokryci, których ja w ogóle nie szanuję, ponieważ jak się okazuje, w momencie próby podwijają ogon. No i Ziemkiewicz, jak się okazało, że PiS traci w sondażach, natychmiast uciekł z pisowskiej, jak to się mówi, telewizji i udaje cnotliwą Zuzannę. No, zresztą mam wrażenie, że Ziemkiewicz po prostu sam nie czyta własnych książek, a jeśli czyta, to bez zrozumienia. Cham niezbuntowany jest to lektura, którą powinien autorstwa Ziemkiewicza. Pan Ziemkiewicz powinien sobie przeczytać tę książkę własną i wyciągnąć z niej wnioski, bo on pisze właśnie o sobie,